No i oczywiście polska specjalność. Ja na początku myślałam, Boże, oni wszyscy tutaj są tacy naturalni, szczególnie właśnie przy spotkaniach rodzinnych. W ogóle tego nie rozumiałam. W Polsce to jest taka tradycja. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym wideo 7 dziwnych polskich zwyczajów, które zaskakują obcokrajowców. Tutaj chciałabym powrócić do swoich wspomnień, kiedy przyprowadziłam się do Polski, co mnie zaskoczyło, co mnie zdziwiło i czego kompletnie nie rozumiałam. Każdy kraj wyróżnia się odrębną kulturą, językiem i obyczajami. Niektóre ze zwyczajów, które wydają się w innym państwie zupełnie naturalnym, normalnym, dla nas może się wydawać czymś zupełnie dziwnym i nierozumiałym. Jak jest w przypadku Polski? No właśnie, chciałabym zacząć od pierwszego. Pierwsze to jest parter. Zazwyczaj w większości krajów parter to jest pierwsze piętro. Dlatego jak ja pamiętam, że kiedyś poszłam na jakąś imprezę, czy nie pamiętam, ktoś mnie zaprosił do siebie do domu, to mówię, wchodzisz na parter i już będziesz na miejscu. Ja, aha, i oczywiście nie zrozumiałem tego, poszłam oczywiście na pierwsze piętro. I to dla mnie takie było zaskakujące. Nie wiem w zasadzie, dlaczego to tak się wzięło. Napiszcie w komentarzach, może Wy odpowiecie na to właśnie pytanie. Nigdy się na tym nie zastanawiałam, a pamiętam, że na pewno to mnie bardzo zaskoczyło. No i zresztą się właśnie pomyliłam się idąc na pierwsze piętro. No i oczywiście polska specjalność, nie mogłam tego pominąć. Tutaj sobie zapisałam parę, żeby nic mi nie umknęło. To jest nad Morzem Bałtyckim, myślę, że już się domyślacie, parawaning. W ogóle tego nie rozumiałam, przyjeżdżając do Polski. Ja sama się urodziłam nad morzem i no powiem Wam, no nigdy takiego nie zauważyłam. Oczywiście ludzie stawiali parasolki, żeby się ukryć przed słońcem, ale żeby stawiać te parawany, to tak myślałam, Boże, no co oni tak się chcą, otworzyli taką swoją, nie wiem, własną przestrzeń. No dla mnie to było na przykład bardzo nierozumiałe i myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla turystów zagranicznych też. Teraz z lata od razu przechodzę w zimę i to jest w święta Bożego Narodzenia. Zawsze puszczają Kevin sam w domu. Ja osobiście lubię ten film, ale trochę dla mnie to było nierozumiałe, że właśnie, że w Polsce, bo to nie jest polski film, że w Polsce to jest taka tradycja. Na przykład u mnie, skąd ja pochodzę, no to zawsze też mamy swoje filmy, które na przykład lecą w Sylwestra, przed Sylwestrą. No to jest też taka tradycja, ale to też gdzieś tam mniej więcej, chociaż nie, w zasadzie te filmy, jeden jest taki bardzo znany, słynny film, który jest powiązany z zimą, drugi to już tak niekoniecznie, ale go zawsze puszczali, no ale to jakby była nasza, swoje. A tutaj inny film puszczają i to jest taka polska, nawet bym powiedziała, tradycja, która, szczerze mówiąc, obchodzę też polskie święta i no też już dla mnie w jakimś tam stopniu Boże Narodzenie bez Kevina samego w domu no jest, by było jakimś dziwnym, więc zawsze też gdzieś tam w tle leci. Nie wiem, dlaczego tak to się stało, może Wy odpowiecie na to pytanie. Kolejny moment, który bardzo mnie zaskakiwał, teraz to już nie, wiadomo, ale na sam początku, gdy Polacy mówili, idę do galerii. Ja na początku myślałam, Boże, oni wszyscy tutaj są tacy kulturalni, chodzą do galerii non-stop. No tak, jedna znajoma, idę do galerii, drugi znajomy. Jak już tam po jakimś czasie, to już zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tą galerią, że oni wszyscy idą do galerii. Ale później oczywiście zrozumiałam, że to nie chodzi o tą galerię, o którą ja myślę, a tylko to właśnie chodzi o galerię handlową i to mnie akurat bardzo zaskoczyło. Następny moment, który chciałabym też tutaj zaznaczyć, to jest 100 lat. Ja na początku, no to jest wiadomo, że to jest odpowiednik Happy Birthday i tak dalej, że no, każdy kraj gdzieś tam ma swoje. Ale byłam bardzo zaskoczona, gdy na weselu też usłyszałam 100 lat albo na innych
uroczystościach, gdy ludzie właśnie śpiewali 100 lat, myślałam, na tym weselu to i wesele, i urodziny, dwa w jednym, no super. Ale jednak później zapytałam, o co chodzi z tym 100 lat, no i wyszło, że to jest taka piosenka, która właśnie jest śpiewana na każdą, no nie na każdą, a na różnych uroczystościach. No i jak już jesteśmy przy 100 lat, przy śpiewaniu, świętowaniu, to dalej chciałabym zaznaczyć, to są imieniny. Można byłoby pomyśleć, że wystarczą urodziny, ale jednak nie w Polsce. Oczywiście teraz ja trochę mniej zauważam, że ich się obchodzi, ale jednak nawet gdzieś tam czytałam kiedyś artykuł na ten temat, że kiedyś to się w Polsce naprawdę imieniny bardzo się obchodziło. Ale teraz też czasami jak dzwonię do swojej przyjaciółki, koleżanki, to mówię, no dzisiaj ja mam imieniny. Jednak to może mniej jest obchodzone, ale ludzie o tym pamiętają. I też na przykład często w autobusach leci na dolnym pasku właśnie dzień i tam są podane, kto ma dzisiaj imieniny. Ma to oczywiście korzenia katolickie i wywodzi się ze zwyczaju nazywania dzieci imionami świętych. Ale myślę, że też fajnie. Im więcej świętujemy w życiu, tym fajnie się żyje. Tak, kolejny moment, który też dla mnie był zaskakujący, to, że są przyjaciele rodziców, są wujkami i ciotkami. I tak jak wchodziłam gdzieś tam do gości, albo gdzieś tam do znajomych, albo do nas przychodzili, ja wtedy też pamiętam, że nie mówiłam dobrze po polsku, nie wszystko rozumiałam, tylko takie bardzo podstawowe rzeczy. I tak, a wujek, a ciocia, mówię, Boże, co oni tak cały czas mówią do siebie w ten sposób? No, wiadomo, że pan, panie, nie możesz na to powiedzieć, ale jednak no, było to dla mnie trochę zaskakujące. I właśnie w zasadzie to nie wiem, dlaczego tak są nazywane ciocia, ciocią. Może po prostu nie wypada na, może powiedzieć, troszkę bliższe grona mówić pan, pani. A to już jest takie bardziej miłe, jak ktoś cię nazywa ciocia lub wujek. Jeszcze już przed samym końcem chciałam zaznaczyć, że też mnie na początku zaskakiwało, jak bywałam w różnych towarzystwach. Najczęściej to się było na świętach oczywiście, że bardzo dużo jest rozmów na temat polityczny, szczególnie właśnie podczas świąt i nieraz moi znajomi mówili, a bo my z rodziną coś tam tutaj się pokłócili, albo ten się nie dogaduje z tym, bo ten jest za innymi, ten jest za drugimi. Ja nie wiem, może w pewnym momencie przy stole się kończą rozmowy, więc a na polityka to zawsze, a to i kłótnia się jakaś znajdzie, a to jeszcze coś. Więc ale dla mnie to jest troszkę zaskakujące, bo naprawdę tak myślę, że Polacy dosyć dużo gadają na ten temat. Szczególnie właśnie przy spotkaniach rodzinnych. I jeszcze jedna rzecz, która już na sam koniec, która mnie zaskoczyła, to jest całowanie rąk. Oczywiście to jest bardzo szarmańskie i bardzo ładne, ale myślałam, że to już gdzieś tam było w jakichś bajkach i już to minęło. Ale jednak nie, że kiedyś nawet byłam ostatnio latem byłam na turnieju tanecznym. I właśnie poznałam się z takim dosyć młodym chłopakiem, miał 20 parę lat, ale pierwsze co zrobił, jak mnie zobaczył, mówi dzień dobry, on dzień dobry i pocałował mnie w rękę. Było to trochę dla mnie zaskakujące. Oczywiście ja nie mówię, że to jest źle, mi się to bardzo podoba, ale jednak no, w dzisiejszych czasach jest to trochę, myślę, że zgadzacie się ze mną, no, troszkę już dziwne. Ale jednak jest to bardzo przyjemne. No ja tak myślę, ja przynajmniej to tak odbieram. O tych kilku dziwnych zachowań, obyczajów chciałam właśnie wam opowiedzieć się, podzielić się swoimi wspomnieniami, co mnie właśnie zaskoczyło na samym początku. Napiszcie w komentarzach, może jeszcze wam ktoś odpowiada, może jakieś wasze znajome, którzy właśnie nie są z Polski, opowiadali wam o takich dziwnych, które zauważyli obyczaje dziwne w Polsce. Widzimy się z wami w kolejnym wideo. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco i nie upuścić żadnych wideo.